Kosmiczny teleskop Jamesa Webba przesłał na Ziemię zdjęcia obiektu, który nazywany jest filarami stworzenia. Zobaczcie. Obiekt znajduje się w konstelacji Węża, odległej od nas o 7000 lat świetlnych. To ogromne obłoki gazu, a konkretnie molekularnego wodoru i międzygwiezdnego pyłu, które układają się w kształt kolumn i rozciągają się na prawie 5 lat świetlnych. Rodzą się tam nowe gwiazdy. Po raz pierwszy sfotografował je kosmiczny teleskop Hubble'a w 1995 roku. Ale chyba nie ma wątpliwości, że zdjęcie wykonane przez teleskop Webba dosłownie wyrywa z butów. A ja, podziwiając te piękne zdjęcia, mogę tylko powiedzieć tyle, że uśmiechając się cudnie, kieruję się na południe.